na początek rundy finałowej remis z Zagłębiem Lubin, chyba na własne życzenie, bo dwie bramki wpuszczone w końcówce, trzeba przyznać, że dosyć pechowo. Dziwne to zabrzmi, ale przez 90 minut kontrolowaliśmy mecz. To jest jedyny plus, ale to, co się stało między 90 a 94 minutą, to rzeczywiście tylko my jesteśmy temu winni, bo nie szukajmy winy u sędziów, gdzieś u nie wiadomo kogo szukajmy winy u siebie, to my byliśmy do końca meczu niedoskoncentrowani i to cała drużyna po prostu zawaliła sobie dwa punkty i wiedzieliśmy, że to będzie bardzo ciężki mecz tutaj, ale że Zagłębie to jedna z lepszych drużyn w tej ósemce, ale mieliśmy całkowicie mecz pod kontrolą i cenne trzy punkty tutaj przed meczem z Arką. No niestety, nie chcę mówić, że się nie udało, to przez własną gdzieś tam, ja chcę używać słowa głupotę, bo już mamy 6 spotkań, ale a brak koncentracji w końcówce, straciliśmy dwa punkty. W pierwszej połowie bardzo ciekawe widowisko, zarówno akcje z jednej, z drugiej strony. Po tym pierwszym strzelonym golu już kontrolowaliście grę, a w drugiej połowie czekaliście tak jakby na to, co zrobi Zagłębie. Ty byłeś jedyną osobą, która próbowała coś zdziałać ofensywie. Powiedz, czy takie były założenia, czy byliście zmęczeni? Nie byliśmy zmęczeni. No, tak jest, jak się ma 2-0 do przerwy, to raczej stara się ten mecz całkowicie kontrolować, wyprowadzać jakieś kontry. Rzeczywiście tak chcieliśmy grać i z kilku sytuacji wychodziliśmy. Dobrze się broniliśmy. Mówię, ja uważam, że my zawaliliśmy tak naprawdę 4-5 minut końcowe. My graliśmy naprawdę dobre spotkanie do 90 minuty i byliśmy konsekwentni, byliśmy blisko siebie i Zagłębie tak naprawdę nam nie zagroziło. Nie miało żadnej bardzo dobrej sytuacji. No tak naprawdę to przegraliśmy. No, dla nas to jest tak naprawdę to jest porażką przy naszej dzisiaj bardzo dobrej grze przez 90 minut. Pana już nie było na boisku, jak te bramki niestety padły. To chyba, no tym bardziej może pan być wkurzony, prawda, że już nic nie można było zrobić, nie? To nie jest tak, że teraz bym się złościł, że ja zszedłem i ktoś stracił dwie bramki. No bez przesady, jesteśmy drużyną. Tutaj w 18 plus sztab plus wszyscy, którzy zostali, my musimy się wszyscy wziąć w garść i wiemy, o co gramy i każdy musi sobie zdać po prostu z tego sprawę, że to już nie są żarty, w ogóle to nie są żarty. Futbol jeszcze przy tym naszym systemie jest taki, że to wszystko się może wydarzyć i każdy musi być skoncentrowany, jak widać, nie 90 na 90, czasami 5-7 minut. Remis przed meczem pewnie byście mogli nawet wziąć, prawda, wiedząc, gdzie jedziecie, natomiast w takich okolicznościach ten remis no, musi nie, pewnie denerwować. Ja nigdy nie biorę remisów ciemno. Ja chcę wygrać i zawsze będę chciał wygrywać, także ja jechałem tutaj po 3 punkty. Mam nadzieję, że wszyscy mają takie myślenie. Jak ten remis w kontekście kolejnych meczów będzie na was działał? Jako... Świetnie, że tego meczu nie przegraliśmy, no bo wiadomo, że porażka dołuje, ale patrząc przez pryzmat prawie całego spotkania, no to ten remis jest dla nas porażką.